Jak nosić czapkę wraz z okularami? Czy jest możliwe to, żeby dobrze wyglądać zimą w takim właśnie połączeniu? W dzisiejszym odcinku będzie właśnie o tym, gdzie podam Wam takie cztery wskazówki do tego, jak dobrze wyglądać i czuć się zimą w czapce i okularach. Zapraszam! Cześć, ja mam na imię Agnieszka i jestem stylistką oraz autorką książki o dobieraniu ubrań w stylu i modzie, Stylowa Królowa, a w dzisiejszym odcinku mam przyjemność gościć w salonie optycznym Platinum, do którego również link Wam zostawię w opisie tego filmu. I dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak dobrać takie fajne połączenie czapek z okularami, bo nie wiem jak Wy, dajcie mi też dziewczyny znać w komentarzu, kiedy ja ubieram czapkę, to czuję się fajnie i komfortowo, ale też trzeba fajnie je dopasować do okularów, żeby to fajnie wszystko razem zagrało i dzisiaj postaram Wam się przekazać takie wskazówki do tego, które będziecie mogły sobie wykorzystać właśnie już też tej zimy. Ja muszę po prostu nosić czapkę, bo bez czapki jest mi zimno, a bez okularów nie widzę. Często zdarza mi się słyszeć podczas zakupów właśnie z klientkami: Agnieszka, ja nie wyglądam w czapce i po prostu do mnie czapki nie pasują. Jednocześnie z mojego doświadczenia także wiem, że jest to kwestia dostylizowania i ułożenia czapki. I ja taki odcinek też dla Was ostatnio nagrałam, gdzie właśnie pokazuję, jak dostylizować czapkę, jak ją ułożyć na głowie na różne sposoby. Wiem, że pisałyście podczas tego odcinka w komentarzach, że trochę cicho słychać, jednocześnie tak czy inaczej polecam Wam go obejrzeć. Po prostu podgłośnijcie albo słuchajcie ten odcinek przez słuchawki, jednak warto go na pewno obejrzeć. Teraz podam Wam takie cztery wskazówki do tego, żeby fajnie dopasować tą czapkę i okulary razem. I pierwsza wskazówka jest taka: fajnie, kiedy wiesz, jaki jest Twój kształt twarzy, dlatego że dzięki temu też łatwiej będzie Ci dopasować i okulary, i do tego później też czapkę. I ja wiem, że to może też być wyzwaniem. Wiem, że możesz teraz powiedzieć: ok, Agnieszka, no dobrze, ale ja nie wiem, jaki mam kształt twarzy, w związku z tym nie wiem, jak dobrać czapkę i nie wiem, jak dobrać kształt oprawek. I ja też na ten temat już kiedyś wcześniej nagrałam odcinek, w którym pokazuję, jak dobrać konkretny kształt okularów do kształtu twarzy i jak określić sobie swój kształt twarzy. Także odsyłam Was do tego odcinka i link zostawiam tutaj u góry, jak i także w opisie tego filmu. Koniecznie obejrzyjcie. Druga wskazówka: uważaj na to, żeby oprawki okularów nie były zbyt duże i nie wychodziły poza owal twarzy. Wiem, że czapki mają to do siebie, że kiedy je zakładamy na głowę, wtedy uwydatnia się owal twarzy i po prostu wszystko wydaje się wyraźniejsze. Czyli na przykład to, że mamy bardziej uwydatnione policzki, albo kiedy mamy twarz bardziej kwadratową, widać bardziej zarysowane kości żuchwy na dole. No tak już po prostu jest i ta czapka jest też bardzo przyległa i bardzo okalająca i jeszcze bardziej to też podkreśla. I tutaj w tym przypadku, kiedy właśnie mamy za duże okulary, ja tutaj sobie jedne właśnie założę z takim dużym bardzo frontem, to najczęściej wychodzi tak, nie widzę za dobrze, ale muszę się trochę przesunąć. Najczęściej to wychodzi tak, że kiedy właśnie zakładamy sobie czapkę tutaj niżej, tutaj po bokach nam ona odstaje. I teraz co możemy z takim czymś zrobić, żeby to fajnie wyglądało? No z pewnością też czapkę bardziej odsunąć do tyłu, tyle ile się da, na tyle ile jest to możliwe, jeśli na przykład potrzebujesz mieć przykryte czoło. Jednak fajnie zwrócić uwagę na to, żeby czapka właśnie miała tutaj w okolicy uszu taki dosyć mocny ściągacz, żeby ona nam tutaj fajnie przytrzymała, żeby nam nie odstawała i po prostu nie ześlizgiwała się z głowy. Czyli delikatnie po prostu odsuwamy i tak sobie z tym radzimy. To jest ten sam model, ale inny kolor. Też oczywiście zdjęcia Wam zrobię i tutaj wstawię z boku wszystkich okularów, które przymierzam. I także możecie pisać tutaj z zapytaniem do optyka, gdzie link Wam zostawię na fanpage'a do Facebooka. Także możecie pisać śmiało tutaj z zapytaniami również o oprawki
do specjalistów. No i słuchajcie, tutaj właśnie też wybrałam sobie kolejną parę, żeby Wam pokazać. Bardzo ładny też jest ten kolor. No i oczywiście tutaj jest to samo, bo jest duży front i tutaj też nam to przeszkadza, także sobie delikatnie radzimy i odsuwamy tak do tyłu, jednocześnie pamiętając o tym, żeby trochę to czoło było zakryte. Przynajmniej w moim przypadku jest to bardzo istotne, dlatego że jeśli nie mam czoła zakrytego, to po prostu od razu boli mnie głowa, mam chore zatoki, także jeśli macie takie problemy jak ja, to z pewnością Wam to też pomoże. No i często też mnie pytacie na przykład, co może być takim wyróżnikiem, kiedy chcecie zostać zapamiętane i okulary są świetnym do tego takim elementem stroju, dlatego że przez okulary na przykład wiem, że Wy mnie bardzo kojarzycie, bo bardzo często komentujecie na temat moich okularów pod filmami, to jest bardzo częste. Niektórym się podobają na przykład moje ciemne okulary, niektórym się nie podobają i są czasami różne dyskusje, ale okulary też bardzo dużo wywołują kontrowersji i są właśnie świetnym takim narzędziem do tego, żeby zostać zapamiętanym, czyli może być właśnie świetnym też wyróżnikiem. I na ten temat piszę też więcej w mojej książce, jeśli macie ochotę ją przeczytać, również link do niej zostawiam tutaj w opisie i u góry. Wyjątkiem są okulary modowe, które z założenia są duże, czyli to są takie okulary, które bardzo po prostu widać z daleka, czyli najpierw idą okulary, a później dopiero idziesz ty. Zawsze tak z tego się śmieję, ale tak po prostu jest. Tak, okulary mają takie być. One są inne, unikatowe, często właśnie mają takie geometryczne kształty i one są z założenia po prostu już większe. Czyli co teraz zrobić, kiedy ubierzemy na nie tą czapkę? Zaraz Wam pokażę. Jednocześnie chciałam Wam też powiedzieć o tym, że jest też taki inny odcinek, który kiedyś też nagrałam, w którym pokazuję właśnie różne kształty okularów z propozycjami na przykład znanych osób, które też je noszą, także serdecznie Wam je też polecam. Także mówię między innymi o tych okularach, jak i o innych. Czyli kiedy zakładamy sobie czapkę na głowę, na przykład tego typu, jest podobna sytuacja, którą pokazywałam Wam chwilę wcześniej, jednak także radzimy sobie z takim czymś tak, że po prostu odsuwamy delikatnie. Tutaj mam bardzo dobre ściągacze, także super trzyma się. Tutaj też mam bardzo fajny model oprawek właśnie takich modowych, które są z nakładką przeciwsłoneczną i zobaczcie, jakie one pięknie wyglądają. Super. To jest świetna alternatywa dlatego właśnie, żeby sobie móc założyć taką nakładkę, kiedy świeci słońce na lato, czy też nawet zimą czasami. Jak ja na przykład jeżdżę samochodem, to jest świetna opcja. I do takich właśnie modowych okularów także świetnie będzie pasowała jockeyka, oczywiście ocieplana na zimę. Też mówiłam o takich czapkach właśnie w tym filmie, jak dobrać czapki, jak je stylizować, z tym, że właśnie ten daszek wtedy musi być troszeczkę wyżej przegięty delikatnie do tyłu i oczywiście tutaj oprawki nie są dogięte, bo one nie są dla mnie specjalnie, jednocześnie kiedy będą dogięte, to one też już później nie będą się podnosiły. Także to jest bardzo fajna też opcja. No i oczywiście jeszcze kolejne opcje dla Was przygotowałam. Inne oprawki okularów, które bardzo mi się też podobają. Świat na różowo przez nie widać. Świetnie, to mi się bardzo podoba. No i do tych właśnie takich modowych oprawek też bardzo fajnie będzie wyglądał i elegancko kapelusz. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Także jest też fajnym rozwiązaniem z dopasowaniem i okularów i nakrycia głowy na jesień i zimę. Kolejne oprawki też Wam pokażę, bo sobie tutaj wybrałam kilka, żeby Wam też pokazać. Piękne są tutaj te oprawki i powiem Wam szczerze, że nie mogłam się zdecydować, które Wam pokazać. Te mi się też bardzo podobają. No i oczywiście także też tutaj czapeczkę sobie przesuwamy do tyłu tą z pomponikiem, z szerszymi, tutaj mocniejszymi ściągaczami, albo ubieramy kapelusz, który sobie też układamy i stylizujemy na bok albo lekko do tyłu, żeby te oprawki okularów modowych były widoczne, bo one mają być widoczne, albo sobie ubieramy jockeyka. I czwarta wskazówka, należy zwrócić uwagę na to, żeby okulary nie były za małe. Jak tutaj widzicie, te okulary widać, że widzicie,
Jak widzicie, te okulary widać, że mi są za małe. Jak możecie zobaczyć, te okulary widać, że są mi po prostu za małe. I ważne jest to, żeby zwrócić uwagę na to, żeby właśnie one nie wystawały poza owal twarzy. Jednocześnie tutaj może się wydawać, że one tak naprawdę nie wystają, no bo nie wystają, ale tutaj środkowa część twarzy też jest bardzo ważna, dlatego że widać, że te szkiełka są mi po prostu za małe, one są za wąskie i dlatego może się wydawać, że po prostu śmiesznie czasami ta twarz wygląda, ale też może być tak, że nie lubisz dużych, modowych okularów, wolisz jakieś mniejsze, drobniejsze. W takim przypadku oczywiście sprawdzaj, czy one nie wychodzą poza owal twarzy, sprawdź mój pierwszy film, bo tam właśnie dużo mówię na ten temat, jak konkretnie dobrać oprawki. Jednocześnie fajnym rozwiązaniem będzie tutaj to, aby zastosować sobie taką bardziej luźną czapkę, czyli załóż sobie bardziej luźną czapkę, dlatego że kiedy ona jest tutaj większa, luźniej trochę założona, to wtedy wydaje się ta twarz też drobniejsza i nie powoduje to, że twarz jest duża, czyli nie widać, że jest większa niż w rzeczywistości, ale jest fajna proporcja zachowana. Za chwilę powiem Wam jeszcze jedną bonusową wskazówkę. Jednocześnie pamiętajcie o tym, żeby okulary nie były za duże ani za małe. I też ważne jest to, żeby znać swój kształt twarzy, żeby dobrać fajnie czapkę i też kształt okularów. Teraz będzie bonus, o którym mówiłam. No i oczywiście opaska. Słuchajcie, bardzo często latem na przykład noszę opaski i być może Wy również. I miałam zawsze taki problem, że kiedy ubieram opaskę, to teraz pokażę Wam, co się działo z moimi okularami i było to dla mnie bardzo niekomfortowe. Kiedy ubierałam sobie okulary, to zdarzało się tak, że te okulary albo mi spadały, albo po prostu mi się jakoś dziwnie tutaj podnosiły. I teraz tutaj właśnie zapytałam pani specjalistki, co zrobić, żeby fajnie dopasować i okulary, i opaskę, żeby można było ją po prostu nosić. I znalazłyśmy takie rozwiązanie, żeby wybrać sobie druciane okularki, które oczywiście są też dogięte pod Wasze uszko pięknie, także nie będą Wam spadały. Jednocześnie to, że one są bardzo delikatne, to też powoduje to, że z nimi się nic nie dzieje. I ja mam tutaj opaskę i teraz one mi się w ogóle nie przesuwają, czyli druciane i fajnie dogięte zauszniki. Tak to się nazywa, mam nadzieję, dobrze o tym mówię. Kiwają głową, że tak, także chyba jest dobrze. I mam nadzieję, że ten bonusowy materiał też Wam się podobał. Także pożegnam Was dzisiaj w kolejnym pięknym modelu, który sobie wybrałam, bardzo modowym, bo ja takie bardzo też lubię. Mam nadzieję, że dzisiejsze wskazówki pomogą Wam w tym, aby dobrać właśnie fajnie i czapkę, i okulary, tak żebyście się fajnie czuły na co dzień, każdego dnia zimą. No i oczywiście dajcie znać w komentarzu, zostawcie właśnie wiadomość dla mnie, jakie macie też wyzwanie w dobieraniu okularów, dlatego że jeśli będę nagrywała dla Was kolejny odcinek na ten temat, to będę mogła Wam też odpowiedzieć i doradzić. No i oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, no i subskrybować mój kanał. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pa, pa!